dzisiaj jesteśmy na Rewie i nagrywam Q&A dla was, ponieważ mam wielu nowych widzów, więc myślę, że to jest dobry pomysł, żebyście mnie jeszcze bardziej poznali. Jest ze mną pan White. Witam wszystkich. Nowa postać na moim kanale. Pierwsze pytanie. Czy zrobisz kiedyś meetup ze swoimi widzami? Słuchajcie, myślę, że na razie jeszcze jest na to za wcześnie, ale na pewno za jakiś czas, jeżeli będę mieć cały czas coraz więcej widzów, będzie was więcej, to na pewno kiedyś będzie można coś takiego pomyśleć na początek właśnie w Trójmieście. Zobaczymy wszystko, jak to się ułoży. Ulubione miejsce na wakacje. Powiem wam, Gdynia, moje miasto. Czy właśnie nawet tutaj na Rewę przyjechać. My mieszkamy w mieście wakacyjnym, więc jest najlepsza pora roku, żeby tutaj być. Od kiedy na Twitchu, to chyba powinno być jeszcze gdzieś jestem, ale no okej. Okay. Od kiedy jestem na Twitchu, to już będzie jakoś półtora roku? Dobre półtora roku już. Tak, w grudniu chyba miną 2 lata. Co mnie skłoniło do zmiany koloru włosów. Słuchajcie, nie wiem, jakoś tak oglądałam jakieś różne blogerki i jedna miała taki ładny kolor włosów czerwony i mówię, a co tam, spróbuję sobie przemielić mój kolor. Ale no nie było łatwo, nie? Nie było łatwo, bo ja już mam ten kolor włosów też dobre, no już myślę, że to za 2 lata będzie, czy półtora roku. Już chyba tak, nie pamiętam, czy ja już streamowałam w czerwonych włosach, czy jeszcze wtedy miałam brązowe. Nie mam pojęcia, ktoś by musiał ze stałych widzów powiedzieć. Polop się zapytał, czy kiedyś przestaniesz opluwać Polopa. Ja ciebie wcale wielce nie opluwam, tylko jak mnie wkurwiasz, to Polip wtedy... sam się opluwa. Polip sam, dokładnie. Jaką pizzę lubię? Pizzę lubię hawajską, moja ulubiona. Nie wiem, lubię takie smaki słodko-kwaśne i dlatego ta hawajska jest dla mnie najlepsza. I najlepsza jest właśnie, jak są te ananaski, to one się tak nawadniają delikatnie mi tą pizzę i wtedy mi się ładnie przełyka. Ja w ogóle lubię mokre rzeczy jeść. Na drugie imię mam Alicja, a na trzecie Adela. Co się dzieje? Adele. Nie wiedziałem. Czy oglądam jakichś youtuberów? Jeżeli tak, to jakich? Oglądam Gonciarza, ale to chyba większość z nas ogląda. I Casey Neistata, to taki amerykański właśnie youtuber, on nagrywa daily vlogi. I od niego bardzo dużo się można nauczyć, jeżeli chodzi o nagrywanie, bardzo polecam. Czy mam jakieś marzenia związane z podróżą? Tak, mam i chciałabym kiedyś odbyć podróż do Ameryki, do USA. Taką, nie wiem, na 2 miesiące, może miesiąc, gdzie bym miała wynajęty samochód i bym po prostu jeździła i zwiedzała różne miejsca. I to jest takie moje marzenie, które wiem, że kiedyś będę chciała spełnić, nawet będę starą babcią. Czy będą inne serie oprócz Pokémonów? Na pewno coś będzie, bo słuchajcie, nie wiem, ile będziemy grali w te Pokémony. One na pewno po jakimś czasie się znudzą, tak? Ale co? Nie mam pojęcia, myślę, że coś mi po prostu wpadnie na czasie do głowy. Adrian, teraz pytanie do ciebie. Czemu twój brat jest taki pociągający? Panie Łajcie, czemu jest pan taki pociągający? Nikt z was tego nie zrozumie. Tyle w temacie. Czy mam chłopaka? Nie, nie mam. Jakbym miała, to bym pewnie nie miała czasu dla was tyle nagrywać, więc się cieszcie. Gdybym mogła spełnić jedno marzenie, jakie to by było? Jurika. No przecież, że wyjazd? Tak mówiłaś przynajmniej. Tak, ale to takie... Spełnienie do spełnienia chociaż. No dobra, no bo wiecie, o, powie jakaś tam modelka, głód na świecie, żeby nie było. Albo żeby mieć dużo pieniędzy, ale to... Nie wiem! Bardzo ciężkie pytanie, nie wiem. Jak dużo czasu zajmuje ci zebranie materiału na jeden odcinek? Powiem wam, to jest troszkę nagrywania, bo musimy specjalnie pojechać. Wiecie, poczekać też, aż coś się zdarzy, jakaś przygoda najlepiej. No na przykład ostatni odcinek, to jak z Pawłem nagrywałam, to tam byliśmy pod akwarium 4 godziny, nie? A odcinek ma 20 minut. Dzisiaj na przykład jesteśmy na Rewie, chcieliśmy tutaj coś nagrać, ale nie ma za bardzo co. Myśleliśmy, że jakieś lury będą odpalone, będzie coś działo, a za bardzo nic się nie dzieje, więc dlatego nagrywam to Q&A, bo nie chciałam tak zostawić tego dnia bez żadnego materiału. Czy nazwę córkę Sibi?
pytanie. Nie, ja bym teraz, jakbym miała kolejnego psa, to bym nazwała go Pikachu. Bym wołała do niego Pika Pika! Czy będę na PGA? Planuję w tym roku się wybrać, w tamtym też byłam, tylko na jeden dzień. To był taki, wiecie, że przyjechałam na PGA, byłam jakby te kilka godzin i wróciłam tego samego dnia jeszcze po imprezie. To był wtedy VIP-owski day, ale w tym roku mam zamiar być na dwa dni, jeszcze może na więcej, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Planuję, żeby być, ale wiecie, no nie wiadomo. Ile lat miałaś, gdy pierwszy raz się całowałaś? Ale pytanie. Słuchajcie, ja pamiętam, że w szóstej klasie podstawowej u mnie w garażu, miałam tam ten garaż specjalnie przygotowany, w sensie tam były, tam, to był taki garaż, że tam nie stał samochód, mieliśmy fajne, pamiętam, oświetlenie czerwone, były kanapy, była też taka siatka jakaś wojskowa wywieszona, że to wydzielało jakby ten garaż, że się robił taki pokój i pamiętam, że tam organizowałam imprezę, oczywiście bez żadnego alkoholu, w ogóle bez żadnych papierosów, takich rzeczy. W ogóle nie do pomyślenia, nie? W takim wieku, a teraz to dzieci różne rzeczy robią. I pamiętam, że myśmy tam przez cały czas praktycznie grali właśnie w butelkę. To było zimne. Teraz pewnie w tym czasie dzieci się bawiły tam słoneczko, nie? A my tylko butelkę. Ile mam wzrostu? Ja mam w dowodzie 1,60 m, a tak naprawdę to mam chyba 1,58 m, może 1,59 m. Ja się ładnie wyprostuję. Rejla, kiedy odcinek z Pokemonów? Pokemona powinno być tam jeszcze. Kiedy live? Słuchajcie, pytania typu kiedy live, kiedy stream, mogę moda, czy nawet ten kiedy odcinek z Pokemonów, jak tego samego dnia wrzuciłam, są bardzo irytujące, słuchajcie. W sensie, nawet już mi się na nie nie chce odpowiadać, więc nie dziwcie, że wam na nie nie odpowiadam, bo po prostu... No nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, ja nie jestem osobą, która planuje jakoś dużo rzeczy w życiu, ja po prostu chce mi się to robię, nie chce mi się to nie robię. Czy kiedyś miałam uwagę w zeszycie? W podstawówce byłam w ogóle bardzo grzeczną i wzorową uczennicą, w gimnazjum, wiem, że raz się pokłóciłam z nauczycielem o coś, bo on mi kazał malować na ścianie, myśmy malowali takie różne rysunki w kilka osób i pamiętam, że ja się z nim wtedy pokłóciłam, bo on chciał, żebyśmy to szybciej to malowali, a ja tego nie dam rady szybciej namalować, bo przecież jestem artystką i tak to nie działa i w ogóle... Nie mam beny. Nie mam beny i pamiętam, z nim się ostro pokłóciłam, ale za to uwagi nie dostałam. W całym gimnazjum dostałem uwagę za wchodzenie na stryj. Dostałeś, tak? I było napisane, uwaga za, wiesz, wchodzenie na schody. A myśmy też tam wchodzili, bo myśmy wchodzili z tego samego właśnie gimnazjum. Uwaga na schody, to była uwaga. Nie wiem, w liceum wiem, że sporo ode mnie osób dostało uwagi, ale mi się upiekło, bo ja mam, wiecie, spany mózg i wykombinowałam to. Wykombinowałam to dobrze. To polegało na tym, że myśmy, pamiętam, dopisywali sobie plusiki do dziennika, bo babka nas zostawiała z tym dziennikiem i myśmy dopisywali plusiki i jak miał się ileś plusików, to się dostawał piątkę. I ja pamiętam, wpisałam dobrze te plusiki w dobrą jakby kolumnę, a moi znajomi wpisali już ją w złą kolumnę i ona się skapnęła, nie? I był ponoć wielki przypał, żeby to do dyrektorki nie poszło, no bo wiecie, wpisywanie się do dziennika. I pamiętam, wszyscy naokoło dostali przypał, a ja nie. Czy gdybym ci zapłaciła, to zrobiłabyś kostkę i Krystyny Karo? Pogadamy o tym jeszcze na PGA. Adrian, chcesz coś jeszcze powiedzieć? Nie. Chcesz się pochwalić swoją skarpetą? To nie moja skarpeta. Pana Wajta. Dobra. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, łapka w górę i do zobaczenia.